Najmilsi, proszę was, abyście jako przychodnie i goście powstrzymywali się od pożądliwości cielesnych, walczących przeciw duchowi. Zachowujcie się dostojnie, obcując z poganami, aby za to, że was spotwarzają jako złoczyńców, gdy przejrzą w dzień nawiedzenia, chwalili Boga dzięki waszym dobrym uczynkom. Bądźcie tedy poddani każdej ludzkiej władzy ze względu na Boga, czy to królowi jako najwyższemu zwierzchnikowi, czy namiestnikom jako posłanym przezeń ku pomście złoczyńców, a ku chwale dobrych. Bo taka jest wola Boża, abyście dobrymi uczynkami zamknęli usta głupocie ludzi nierozsądnych jako wolni, ale nie tacy, którzy wolności używają za pokrywkę zła, lecz jako słudzy Boga. Wszystkich szanujcie, bracie miłujcie, Boga się lękajcie, króla czcijcie. Słudzy, bądźcie poddani panom z wszelką bojaźnią, nie tylko dobrym i skromnym, ale też i przykrym, bo jest to łaską w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Ewangelię zapisaną u świętego Ewangelisty Jana, którą jako słów Bożych z uszanowaniem powstawszy wysłuchajcie. Onego czasu rzekł Jezus uczniom swoim: już niedługo, a nie będziecie mnie oglądać, i znowu niedługo, a ujrzycie mnie, bo idę do Ojca. Mówili tedy niektórzy z uczniów Jego między sobą: cóż to ma znaczyć, co mówi do nas: niedługo, a oglądać mnie nie będziecie, i znowu niedługo, a ujrzycie mnie, oraz że idę do Ojca. Mówili tedy: co może oznaczać niedługo? Nie wiemy, o czym mówi. I poznał Jezus, że go zapytać chcieli, i rzekł im: oto pytacie się między sobą, żem powiedział: niedługo, a oglądać mnie nie będziecie, i znowu niedługo, a ujrzycie mnie. Zaprawdę, zaprawdę opowiadam wam, że będziecie płakać i narzekać, a świat się będzie weselił, a wy smucić się będziecie, ale smutek wasz w radość się zamieni. Niewiasta, gdy rodzi, boleje, bo nadeszła jej godzina, ale gdy porodzi dziecię, już nie pamięta swego ucisku z radości, że się człowiek na świat narodził. Tak i wy, teraz się wprawdzie smucicie, ale znowu was zobaczył i będzie się radowało serce wasze, a radości waszej nikt wam nie odbierze. Tyle jest słów Ewangelii zapisanych na dzień dzisiejszy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Nieprzyjaciel wasz, jako lew ryczący, krąży, patrząc, kogo by pożreć. Tymi słowami święty apostoł Piotr ostrzega nas przed działaniem złego ducha, który, jak słyszymy, nieustajnie czuwa nad tym, aby nas do grzechu doprowadzić. Sposobów jego działania jest bardzo wiele. I pomimo, że katechizm jasno nam mówi, że nie tylko zły duch nas do grzechu kusi, to jednak również zły duch nas do grzechu kusi. Nie wolno zapominać o tym, że i rany naszej duszy nierzadko nas na pokuszenie wodzą, i również ten świat, grzeszny, zepsuty świat, nierzadko okazją jest do grzechu. Jednak czasem bezpośrednio jest to sam zły duch, albo pośrednio poprzez tych innych dwóch nieprzyjaciół, tenże duch bardzo często nas do grzechu prowadzi. Jego zasadzek jest wiele. Natomiast bardzo ważne jest, abyśmy zdawali sobie sprawę z takich podstawowych, można powiedzieć najbardziej codziennych pokus, na jakie może on nas wystawić. Do jednych z najbardziej podstawowych pokus należą takie, które możemy obrazowo nazwać lornetką i lupą. Jest to katechizmowe, choć nie aż tak bardzo znane porównanie, przynajmniej nie tutaj w Polsce. Lornetka i lupa. Cóż to ma oznaczać? Otóż lornetka oznacza pewien specyficzny rodzaj pokus, bardzo lubiany przez złego ducha. Mianowicie to są pokusy, które kierują nasze spojrzenie na to, co odległe. To jest to spojrzenie człowieka, który skonfrontowany ze swoimi trudnościami, z wieloma trudnościami, woli uciekać się w
wielkie problemy, w wielkie zagadnienia tego świata. To jest ta pokusa, mam mnóstwo własnych trudności, problemów, ale zamiast się z nimi konfrontować, no nieustannie właśnie korzystam z takiej lornetki i patrzę, co to się złego na świecie nie dzieje, co ten i ten nie zrobił, co tutaj rządzący, tutaj hierarchia kościelna, tutaj jeszcze inni i ci, i tamci. I oczywiście część takich informacji jest nam potrzebna, większość nie jest nam potrzebna. I pokusa polega na tym, że człowiek odciągany jest od swoich obowiązków i wciągany w mnóstwo różnych niepokojących, przykrych, smutnych rzeczy. Jest w tym, człowiek może znaleźć w tym pewną masochistyczną przyjemność. W jakiś sposób wolimy, zamiast mierzyć się nierzadko, zamiast mierzyć się z tym, co mamy do zrobienia, co mamy do przezwyciężenia, czasem właśnie wolimy gdzieś tam przykleić się do ekranu i czytać o tym, co tam się złego na świecie nie dzieje. Jest to niebezpieczna pokusa, bowiem bardzo łatwo może ona prowadzić do zgorzknienia, do zniechęcenia. Człowiek nie rusza swoich problemów, a więc te narastają. Jednocześnie przed oczami nie ma nic pozytywnego, tylko ma cały czas to, że i na świecie się źle dzieje. I taki człowiek bardzo łatwo do zgorzknienia jest doprowadzony. Jest to pokusa jak najbardziej dotykająca człowieka pobożnego, może nawet bardziej niż człowieka światowego, który raczej będzie kuszony gdzieś tam do grzechów zmysłowych. A tutaj właśnie jest to raczej pokusa człowieka, który już stara się do Pana Boga dążyć. Tą pokusę nazywamy lornetką. Jest jednak jeszcze lupa. Lupa oczywiście nie służy do tego, żeby patrzeć nią w dal. Ona służy do tego, żeby to, co jest blisko, jeszcze sobie powiększyć. No i tutaj również mamy taką pokusę, która właśnie w ten sposób wygląda. Jest to pokusa do wyolbrzymiania błędów, grzechów naszych najbliższych. Za pomocą tej lupy tak, powiększamy to, co gdzieś tam dostrzegamy. Myślę, że jest to taka pokusa, o której każdy z nas może powiedzieć, że doświadczył jej wiele, wiele razy. A nierzadko, być może wiele razy w ciągu jednego dnia. Pokusa do tego, żeby nagle w obliczu jakichś tam trudności, w obliczu przykrego słowa, którego doświadczamy, nagle stwierdzić, że jakie to jest straszne, jakie to wielkie, jakie to okropne, jakie to przerażające. Tak często, gdy później na spokojnie rozważamy jakąś sytuację, to wydaje ona nam się w sumie błaha. Ale w tym momencie, gdy ona się dzieje, no to właśnie nawet drobne słowo drugiego człowieka może nam się wydać straszne i przerażające i po prostu końcem świata. Jest to rodzaj pokusy, właśnie takie powiększanie tego, co złe. Tych drobiazgów, których codziennie doświadczamy. Przypisywanie od razu jakichś złych intencji naszym bliźnim, tym, których codziennie dookoła siebie mamy. Jest to również niebezpieczna pokusa. Zdajemy sobie sprawę, że taki człowiek, który nie walczy z tą pokusą, który zupełnie nieświadomie jakby ulega tak, tej iluzji optycznej, tego powiększania tych złości, no taki człowiek albo od razu wpada w gniew i wylewa to na innych. Gniew sprawia, że człowiek i sam jest przeważnie nieproduktywny, innych jeszcze złości albo przykrość im sprawia i też do złego prowadzi. Albo człowiek, zależnie od charakteru, dusi to w sobie, i sam siebie, sam swoją duszę zatruwa, męczy się z tym i później, gdy już czara goryczy się przeleje, to wylewa to jak taki jad gdzieś tam, czy to na samego winnego, czy na zupełnie przypadkową osobę. Myślę, że każdy z nas może w swoim życiu znaleźć wiele takich sytuacji, gdzie właśnie takiej pokusie uległ. Są to dosyć standardowe sposoby działania złego ducha. Bardzo chętnie on posługuje się tymi metodami, są bowiem po prostu bardzo skuteczne. A więc warto jest tutaj mieć się na baczności, mieć tą świadomość, że takie pokusy będą nas z całą pewnością do końca naszych dni prześladowały. Ale są jeszcze inne, bardzo niebezpieczne pokusy, o których koniecznie chciałbym dzisiaj powiedzieć. Zły duch również bardzo często korzysta z tego, co nazywamy pokusą pod pozorem dobra, sub specie boni.
jeden z najczęstszych sposobów, rodzajów, w jakim zły duch z nami walczy. Walka pod pozorem dobra. To może być mnóstwo, całe spektrum różnego rodzaju działań, które właśnie pod pozorem dobra do złego człowieka prowadzą. To są bardzo często właśnie te pokusy, które znowu są zarezerwowane dla tych, którzy starają się dążyć do Pana Boga. No bo takiej osoby od razu nie da się skusić do jakichś bardzo poważnych grzechów, a jeśli upadną, to przerażeni tym, że upadli, szybko powstają. Natomiast właśnie taki grzech pod pozorem dobra, wydaje się to być coś słusznego, coś dobrego, taki grzech może wejść w krew takiej duszy. A jak już wejdzie w krew, takie przyzwyczajenie, no to ono już wyrobi powoli, wyrobi różne złe nawyki, złe przyzwyczajenia i tą duszę do upadku doprowadzić może. Dlatego te pokusy są bardzo lubiane przez złego ducha, bardzo często przez niego stosowane. Pokusy pod pozorem dobra. No jakie to są? Na przykład skrupuły. Skrupuły również są pokusami, które możemy zaliczyć do tej kategorii. Człowiek ma wrażliwe sumienie, no i zastanawia się, a może ja tam 30 lat temu taki grzech popełniłem, może go nie wyznałem. I zły duch uwielbia takie rzeczy wykorzystywać. No bo gdy on to widzi, no to sprawa jest już na jego drodze. To już jest coś, co można pięknie z jego punktu widzenia wykorzystać. Jak to działa? Prosta rzecz. Zły duch dostrzega, że ta dusza wrażliwa boi się. Tutaj może był jakiś grzech, tutaj może coś było. Coś mogło tutaj być nie tak. No i aha, no to myśl o tym, a zastanów się, a czy na pewno, a może jednak. I taka dusza wchodząc w taką ścieżkę, plącze się w to. Nie jest w stanie spokojnie się modlić, spokojnie wypełniać swoich obowiązków. Nie jest w stanie spokojnie żyć, tylko skupia się na jakichś tam grzechach, które może kiedyś były, które może kiedyś popełnił, może nie, może wyznał, może nie, ale cały czas o tym myśli. Cały czas o tym myśli. I to jest ma pozór dobra, no bo przecież tutaj to są moje grzechy, ja muszę wiedzieć, czy wyznałem, czy nie wyznałem, przecież ja muszę się z nich oczyścić. No właśnie, pozór dobra jest, ale w praktyce ta pokusa zniszczy człowieka. I dlatego Kościół Święty tutaj w wielkiej roztropności mówi nam, że tylko te grzechy nie zostają na spowiedzi odpuszczone, które człowiek świadomie i dobrowolnie, ze złą wolą, z chęcią zatajenia zataił. Mówimy oczywiście o grzechach ciężkich. Ciężki, świadomie zatajony, ze złą wolą zatajony grzech. Tylko ten grzech czyni spowiedź świętokradzką. Tylko ten grzech nie zostanie odpuszczony na spowiedzi świętej. Natomiast grzech, który został zapomniany, jak najbardziej zostanie odpuszczony. Pokusy to jeden z rodzajów. I tutaj dusza, która z takimi pokusami się zmaga, jak najbardziej powinna zgłosić to do swojego spowiednika, najlepiej mieć wtedy stałego spowiednika, który będzie pomagał, będzie prowadził, bowiem wtedy to posłuszeństwo bardzo pomaga przy wychodzeniu właśnie ze skrupułów. Ale oczywiście to absolutnie nie jest jedyny rodzaj takich pokus właśnie pod pozorem dobra. Jest ich całe mnóstwo, ale jeszcze dwa rodzaje koniecznie musimy sobie omówić. Pierwszy będzie nas stosunkowo mało dotyczył, ale jest rzeczą bardzo aktualną, dlatego warto o niej porozmawiać. Otóż, jak mówi święty Jan od Krzyża, człowiek nie może szukać tego, co nadzwyczajne. Człowiek, który pragnie, według świętego Jana od Krzyża, pragnie znaleźć coś niezwykłego, pragnie zdziałać cuda, pragnie doświadczyć Bożych objawień, pragnie doświadczyć czegoś wyjątkowego w pobożności. Święty Jan od Krzyża mówi, taki człowiek doświadczy tego, ale to nie będzie od dobrego ducha. To nie będzie od Ducha Świętego. Zły duch wykorzysta jego pragnienie wyjątkowości, jego pragnienie, jego ukrytą pychę, która pragnie czegoś wyjątkowego, czegoś wspaniałego. Zły duch to na pewno wykorzysta i właśnie pod pozorem dobra, mówiąc piękne słowa, dając jakieś wspaniałe odczucia, sprowadzi taką duszę powoli, powoli na złą ścieżkę. Tutaj ta pokusa, o której chcę powiedzieć, to jest pokusa do szukania
na siłę wymuszania swego rodzaju cudów. Jeśli spojrzymy na świętych, którzy dokonywali cudów, czy raczej przez których Bóg cudów dokonywał, ci święci nie chcieli dokonywać tych cudów. Przeważnie to było tak, że gdy Pan Bóg dokonywał jakichś cudów, to ci święci raczej uciekali przed ludźmi, raczej chowali się. Spójrzmy na przykład świętego Jana Maria Vianneya. Jak bardzo on się chował, starał się ukryć. Ludzie tam za nim biegli, kradli mu sutannę, żeby mieć coś, co do niego należało, żeby traktowali to już wtedy jako relikwię, jako coś, co cudu może dokonać. A on się chował, on się ukrywał. Oczywiście Bóg mógł przez natchnienie natchnąć takiego świętego, żeby wypowiedział jakieś słowa, żeby w jakiś sposób dokonał tego cudu. Ale zasada jest taka, że święci nie chcieli nadzwyczajnych rzeczy. I właśnie to sprawiało, że się do nich nadawali. Bo taka dyspozycja sprawia, że człowiek nawet jak dostanie coś niezwykłego, to nie przypisuje tego sobie. Nie ma ryzyka, że on teraz się tak tym uniesie, tak będzie tym zachwycony, że o wspaniale, jaki pięknie, jak to cudownie, że Pan Bóg przeze mnie działa. Oczywiście wszystko dla Pana Boga, ale no to jednak ja to zrobiłem. Tak łatwo to się może zdarzyć. I właśnie tylko ten, kto naprawdę postąpił w świętości, może czegoś takiego doświadczyć bez szkody dla swojej duszy. Natomiast dzisiaj w ramach tak zwanej posoborowej wiosny stało się zupełnie normalne, że człowiek, który odczuwa taką potrzebę, może wyjść i wzywać publicznie, organizować nabożeństwa, wzywać Pana Boga, żeby cud uczynił, żeby czegoś niezwykłego dokonał, żeby uleczył, żeby uzdrowił, żeby zadziałał. I takie osoby mogą się zarzekać, ile tylko chcą, że tutaj chodzi tylko o to, żeby Panu Bogu dać okazję, że to Bóg decyduje, my w ogóle się nie narzucamy, to wszystko mogą mówić, ile tylko chcą, ale całość jest ewidentnie zorganizowana w ten sposób, że właśnie my chcemy robić. My chcemy, my organizujemy, my prosimy, my wystawiamy się. Taki człowiek, który charyzmatyk, który wychodzi, aby uzdrawiać, on wystawia się właśnie na ten widok publiczny i może mówić, ile chce, że tu chodzi o to, żeby Panu Bogu cześć oddać. Ale on wychodzi i prosi o cuda. Prosi o to, żeby Bóg dokonał teraz wielkich rzeczy. Siłą rzeczy, tak? Prowokuje, żeby teraz Pan Bóg zadziałał właśnie przecież za jego wstawiennictwem, bo to on prosi, wzywa innych do modlitwy, ale to on jest wtedy na tym piedestale i to on wzywa do tego, żeby wielkie rzeczy się zadziały. Wielcy nauczyciele życia duchowego nie mieliby żadnych wątpliwości. To święty Jan od Krzyża, święta Teresa z Avila, czy jakikolwiek wielki święty od razu by powiedział, że takie działanie nigdy nie przyciągnie Ducha Świętego. Takie działanie to jest najlepsza przynęta na zwołanie, na przywołanie złego ducha, a nie Ducha Świętego. Ale jest jeszcze, i tym już będziemy kończyli, jest jeszcze taki tradycyjny charyzmatyzm. Taka pokusa również może zaistnieć, bo oczywiście każdy człowiek jest narażony na pragnienie poszukiwania czegoś wyjątkowego, czegoś cudownego, czegoś wspaniałego. I oczywiście również i osoby, które pragną Panu Bogu służyć, które pragną czcić Go prawdziwie w ofierze mszy świętej, oczywiście również mogą takiej pokusie ulegać, szukając czegoś wyjątkowego, czegoś niezwykłego. No na przykład tych słynnych objawień. Człowiek, który chce albo doświadczyć sam, albo chce za wszelką cenę szukać właśnie, gdzie tutaj były jakieś najnowsze objawienia. Taki człowiek, to jest dokładnie ta sama myśl, która porusza charyzmatyków. To jest ta myśl, że chcemy czegoś wyjątkowego, czegoś na nasze czasy, czegoś właśnie dla nas, czegoś tutaj Pan Bóg musi coś zrobić dla nas. Pamiętajmy o słowach Pana Jezusa, który mówi do nas: gdy powiedzą wam, że Syn Człowieczy tam jest na pustyni, jest w domu, Pan Jezus mówi: nie wychodźcie, nie idźcie, nie wierzcie im. Pan Jezus nie mówi nam, że będzie teraz, oto ja będę wam co 50 lat przysyłał nowe objawienie i musicie czuwać i słuchać i koniecznie musicie właśnie to znaleźć. Nie mówi: bądźcie zawsze czujni na to, co wam będę teraz mówił, bo będę teraz w każdym czasie objawiał jakieś właśnie nowe informacje.
Nie, Pan Jezus nigdy tego nie mówi. Pan Jezus mówi do apostołów: idźcie i nauczajcie wszystkie narody. To jest ich. Oni mają za zadanie przekazywać naukę. A wobec tych wszystkich cudownych zjawisk Pan Jezus mówi: nie idźcie, nie wierzcie. I to jest rzecz naprawdę bardzo ważna, bo człowiek, który pragnie rzeczy nadzwyczajnych, bardzo łatwo będzie zwiedziony. Człowiek, który pragnie kochać Pana Jezusa, musi też poddać się pod tą drogę, którą On nam zostawił. Wybrać tą drogę, którą Pan Jezus nam do świętości wyznaczył. To jest droga tutaj, do tabernakulum. Tutaj śpieszmy, tutaj jest największy z cudów i nie szukajmy jakichś niezwykłych wydarzeń. Nie szukajmy jakichś najnowszych informacji, co tam jeszcze nie musimy koniecznie wiedzieć. Trwajmy przy Panu Jezusie ukrytym w Najświętszym Sakramencie. Trwajmy przy Nim na modlitwie. Szukajmy tego zjednoczenia nieustannie w Komunii Świętej. Korzystajmy z tego, co Pan Jezus nam zostawił. To są największe cuda. To są największe, najpiękniejsze rzeczy. I to, co musimy wiedzieć do zbawienia, to, co jest nam potrzebne do zbawienia, to nie są jakieś tajne informacje, które gdzieś tam są przekazywane pokątnie. Tylko to jest to, co Pan Jezus nam zostawił w objawieniu, w Piśmie Świętym i w tradycji. I najważniejsze objawienie mamy właśnie tam. A więc bierzmy do ręki katechizm. Tam mamy to, co jest potrzebne nam do zbawienia, a nie szukajmy, nie gońmy za tym, co najnowsze, najwspanialsze i właśnie najbardziej na nasze czasy. Pamiętajmy o tych słowach Pana Jezusa. Gdy powiedzą wam, że tu jest Syn Człowieczy, tam na pustyni, tu w domu, nie idźcie, nie wierzcie. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.